Dryta Łosiewicz, Bartosz Łużwiński w Centrum Wydarzeń Telewizja w Polsce. Witamy Państwa bardzo serdecznie i przenosimy się na salę sejmową, gdzie minister sprawiedliwości Adam Bodnar tłumaczył posłom, a raczej pustej sali tak naprawdę, jak wygląda sytuacja z inwigilacją Pegasusem. Z informacji, które zostały przekazane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, wynika, że te trzy służby w latach 2017-2022 stosowały kontrolę operacyjną urządzenia końcowego łącznie wobec 578 osób, przy czym w 2017 roku było to 6 osób, w 2018 było to 100 osób, w 2019 140 osób, w 2020 161 osób, w 2021 162 2 osoby i w 2022 roku 9 osób. No nie wyglądało tak to strasznie, jak wcześniej zapowiadała koalicja większościowa. Ale Pegasus już nie będzie potrzebny, bo zmienia się prawo, znaczy ustawa o prawie elektronicznym i teraz z automatu ma być dostęp do komunikatorów szyfrowanych, znaczy, czyli do Signala i do WhatsAppa. Nawet nie tyle do samych komunikatorów, co służby chcą wiedzieć, kto z kim będzie, kto z kim rozmawia w ogóle na tych komunikatorach, pod warunkiem, że te przepisy wejdą w życie, bo na razie ustawa w Ministerstwie Cyfryzacji. No a jak jesteśmy przy komunikacji, to tej transportowej, to wraca sprawa jak bumerang Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zobaczmy, co napisał na tej sprawie, o tej sprawie Maciej Wilk ze stowarzyszenia TAK dla CPK. Mamy już blisko 400 potwierdzonych zgłoszeń do Najwyższej Izby Kontroli w sprawie przeprowadzenia pilnej kontroli w CPK oraz biurze pełnomocnika rządu do spraw CPK. Akcja trwa, bo presja ma sens, napisał Maciej Wilk. Przypomnijmy, że tych 400 zgłoszeń to efekt tylko jednego dnia i akcji ogłoszonej przez Macieja Wilka, by sprawdzać to, co dzieje się z Centralnym Portem Komunikacyjnym. I ponieważ przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego, mówiliśmy o listach Prawa i Sprawiedliwości, listach Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, nie mówiliśmy o listach Lewicy, to oddajmy teraz głos panu ministrowi Szłapce. A Łukasza Kochuta znam bardzo długo, on bardzo blisko współpracował z Nowoczesną, jest zaangażowany w sprawy śląskie. I ja myślę, że on po prostu chyba bardziej po prostu pasuje do Koalicji Obywatelskiej niż do Lewicy, tak znając jego poglądy i to, jak działa i jak funkcjonował w Parlamencie Europejskim. No, myślę, że to jest dobra decyzja. No ale myślę, że uznał, że woli być trójką w Koalicji Obywatelskiej niż dwójką na listach Lewicy i się wtedy nie dostanie. Myślę, że jakoś tam sobie to pewnie kalkulował. A naszym gościem jest Paulina Matysiak, Partia Razem. Witamy bardzo serdecznie. No i zacznijmy od tych list do Parlamentu Europejskiego. No, wygląda na to, że Lewica wypchnęła pana Kochuta z list Lewicy na listy Koalicji Obywatelskiej. Co się wydarzyło? No przede wszystkim nie wypchnęła pana Kochuta z tych list, ponieważ decyzja o tym, żeby startować z list Koalicji Obywatelskiej, to była indywidualna decyzja. Ale nie dostał jedynki, Kochuta. Te listy jeszcze się tworzą. Nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje, jeżeli chodzi o poszczególne okręgi poszczególnych kandydatów, kandydatki. W najbliższym czasie Lewica będzie przedstawiać, pokaże kto w jakim okręgu startuje, więc tak naprawdę ten temat jeszcze nie jest tak na 100% zamknięty. A to nie jest trochę tak, że jesteście tak wchłaniani naprawdę przez Platformę Obywatelską, że to, co się, o czym mówi się od dawna, to, że trochę dzieje się coraz bardziej na naszych oczach? Czy wiem, czy jesteśmy wchłaniani? Jak widać na tym przykładzie, to raczej ci, którzy chcą być w Platformie Obywatelskiej, to po prostu tam idą. Całe gro osób, które tworzy Lewicę, zostaje, mówi o naszych lewicowych wartościach, naszych postulatach i naszym programie. I mam takie poczucie, że naprawdę nigdzie się nie wybiera. A co z Krzysztofem Śmiszkiem? Będzie kandydował, czy nie będzie kandydował? Bo tutaj są spore kontrowersje w tej sprawie, głównie dlatego, że miejscu dla pana Śmiszka zdecyduje współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń, który jest życiowym partnerem pana Śmiszka. No i mówi się tutaj o nepotyzmie. No, ja bym chyba z tym nie przesadzała. Decyzję, jeżeli chodzi o Nową Lewicę, podejmuje zarząd tej partii, ale też
Przyznam szczerze, nie jestem specjalistką od statutu Nowej Lewicy. Podobnie jak w partii Razem, tutaj decyzje też zapadają na tym szczeblu krajowym. Rekomenduje zarząd krajowy, decyzję podejmuje nasza Rada Krajowa. Jeżeli chodzi o naszych kandydatów, nasze kandydatki, które też przecież będą na tych listach, bo komitet jest koalicyjny. Tak, komitet jest koalicyjny, jest już zarejestrowany. Idziemy razem do tych wyborów. No już niebawem czasu jest mało na zarejestrowanie samych list. Będą mogli państwo poznać wszystkich kandydatów. To ja zacytuję pani może tweet pana senatora Macieja Kopca, bo no, mówi pani, że tutaj to układanie list ciągle trwa, ale budzi to emocje w samej lewicy. Pan senator Kopiec pisze tak. Wreszcie sprawa dla mnie najważniejsza, która jednocześnie obnaża obrzydliwą hipokryzję Roberta Biedronia, który z jednej strony stoi po stronie mniejszości, w nawiasie Krzysztof Śmiszek, mniejszość seksualna, z drugiej zaś wyklucza mniejszość, Łukasz Kochut, mniejszość etniczna, z list. Gdzie tkwi różnica w wartościowaniu tych dwóch postaci? Każdy i każda z nas pewnie zna odpowiedź. Podczas kampanii samorządowej Lewica kłóciła się z całą resztą koalicji o aborcję, a teraz przy układaniu tych list no, wszyscy kłócicie się wewnątrz klubu tak naprawdę. No, generalnie ten proces układania list pewnie przy każdych wyborach no, budzi dużo emocji. Czasami te emocje faktycznie wychodzą gdzieś na zewnątrz, natomiast negocjacje, jeżeli chodzi o listy, przy każdych wyborach, to jest pewne zderzenie i ambicji, interesów, tego, co chce się robić, samych postaci, więc to zawsze jest trudny moment i to nie jest tylko trudny moment dla Lewicy, jestem pewna, że podobnie jest w innych ugrupowaniach. No o ten tweet, o tę wypowiedź, no najlepiej pewnie byłoby zapytać pana Macieja Kopca, pana senatora, jak on na to patrzy. I oczywiście tutaj przy tej dyskusji, która gdzieś wybrzmiała i przebiła się do opinii publicznej, ta kwestia tego okręgu faktycznie no, skupia swoją uwagę, no ale przypomnijmy, że tych okręgów tak naprawdę jest kilkanaście. W tych wyborach będziemy prezentować za moment kandydatów, kandydatki i mam nadzieję, że ta dyskusja z poziomu emocji przesunie się w stronę merytoryki naszego programu. Ale czy to nie jest tak, że w tym okręgu, w którym miał startować z jedynki pan Kochut, ma wystartować przedstawiciel partii Razem, pan Konieczny? Tymczasem pan Kopiec pisze, że podpisuje się, podnosi rękę za tym, żeby kandydatka, kandydat partii Razem startowała z Warszawy, gdzie świetny wynik mogliby zrobić na przykład Adrian Zandberg, Magdalena Biejat czy Dorota Olko. No to nie jest tak, że was nie ma w tej dyskusji, w tej awanturze. Nie, no oczywiście, że jesteśmy. Ja się cieszę z tego docenienia naszych polityków przez pana senatora. Warto podkreślić, że tak jak mówiłam, te decyzje tak na 100% ostatecznie jeszcze nie zapadły. Jeszcze trwają negocjacje i układanie tych list po to, żeby w każdym okręgu ta lista była jak najmocniejsza, najsilniejsza, z dobrymi kandydaturami. Więc za chwilę, faktycznie, jeszcze raz to powtórzę, poznamy te listy. Z drugiej strony to nie jest też tak, że my do tych negocjacji usiedliśmy z takim twardym założeniem, że zależy nam tylko na tym konkretnym jednym okręgu. Okręgów w Polsce jest więcej, natomiast no, podeszliśmy do sprawy poważnie. Jesteśmy w koalicji, tworzymy jeden komitet. No i po prostu musimy się sensownie podzielić tymi miejscami. Przynieśliśmy których jest mało, tych biorących. Tak, ale warto pamiętać, że tutaj na wynik i na wynik też osób, które będą nas reprezentować w Europarlamencie, pracuje cała lista i cały kraj, wszystkie okręgi. Więc to nie jest tak, że chcemy odpuścić te tak zwane niebiorące okręgi. Tam też trzeba przecież zrobić dobrą kampanię i tam też Lewica musi być i opowiadać, przedstawiać nasze punkty programowe i mówić o naszych wartościach. Więc podchodzimy do tej sprawy bardzo komplementarnie, bardzo odpowiedzialnie. Mamy nasze kandydatury, które mówię tutaj nasze jako Razem w kontekście tych negocjacji we wszystkich okręgach, więc tutaj no, uczciwie podchodzimy do sprawy.
Ja mam takie pytanie jeszcze odnośnie innych wyborów, bo te wybory przed nami, a za nami wybory do samorządowe. Widziałem takie dane w internecie, że Lewica w wyborach na prezydentów, wójtów, burmistrzów zdobyła dwa stanowiska. No nie wiem, czy to jest dwóch wójtów, czy dwóch burmistrzów, ale jest taki wynik. Kto weźmie, tak mówiąc kolokwialnie, na klatę ten słaby... Nie, no zdecydowanie jest więcej w drugiej turze ostatnio, kiedy rozstrzygnęły się wybory. Mamy co najmniej kilkoro prezydentów i burmistrzów. Pierwszy przykład z brzegu, bardzo dobra kandydatura pana ministra Kukuckiego, który zostaje prezydentem Włocławka. No i żegna się też jednocześnie z senatem jako senator. No, ale taki, myślę, wynik, że to... taki wynik był w internecie. No może to jest kwestia nie dwóch, pięciu, sześciu, ale wynik co na pewno najmniej, jest co najmniej jaki kilkunastu, jest. Tak samo, tak samo mamy radnych w wielu miejscowościach. Nie, ja nie mówię o radnych, ja mówię o wójtach, burmistrzach. Ja myślę, że tutaj ja nie mam całej listy, żeby wymienić, jak to wygląda w skali kraju, jeżeli chodzi o przedstawicieli lewicy na tych stanowiskach władzy wykonawczej, prezydentów i burmistrzów i wójtów. Zdecydowanie na pewno jest to o wiele większa liczba niż tu przedstawił pan redaktor, ale wynik jest, jaki jest. Warto podać ten przykład Krzysztofa Kukuckiego, bo on przecież wygrał, ponieważ jest po prostu skuteczny. Chwalił się ostatnio, my się chwaliliśmy wybudowanym osiedlem jeszcze kiedy pan Kukucki był wiceprezydentem i myślę, że dla mieszkańców Włocławka to przede wszystkim właśnie te konkrety, pomysły, które są dowiezione, które zostały zrealizowane po to, żeby mieszkańcom żyło się lepiej. Ale był w ubiegłym tygodniu, widziałem wywiad z Włodzimierzem Czarzastym, który wydarzy był dalej bardzo we Włocławku. Taki zafrasowany i nie miał najlepszej miny. I to właśnie to jest to moje pytanie. Kto weźmie odpowiedzialność za ten wynik tutaj wyborczy? Na pewno należałoby się zastanowić i też wyciągnąć wnioski z tej kampanii, bo faktycznie dla nas ta kampania nie była z jednej strony najłatwiejsza i wcale nie jest tak, że jesteśmy usatysfakcjonowani tym wynikiem, bo na przykład ten wynik do sejmiku no nie jest dla nas zadowalający i raczej należałoby się, myślę, że robi to sztab, zastanowić, to jak w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ale jednocześnie trzeba w miarę szybko przeanalizować, co się wydarzyło, tak żeby podobnych na przykład błędów nie powtórzyć w tej kampanii, w której no w zasadzie już jesteśmy, tak, bo to będzie krótka kampania. CPK, pani poseł, musimy jeszcze koniecznie o CPK porozmawiać, bo to nasz ulubiony temat. Jak pani ocenia te akcje Macieja Wilka, 400 aż doniesień do NIK-u po ogłoszeniu tej akcji? No, mnie to cieszy. Faktycznie widać bardzo duże zaangażowanie naszych obywateli, którzy są zatroskani o stan tej inwestycji i tego, co dalej z tym projektem. Być może Najwyższa Izba Kontroli podejmie to wyzwanie, które rzucają NIK-owi obywatele, żeby zainteresować się, jak wyglądają działania w samej spółce. Ja przypomnę, mieliśmy obiecane audyty, które się miały odbyć szybko, merytorycznie przez zewnętrzne podmioty. Ich nie ma. Postępowania zostały umorzone. Kolejne, które miały się już niebawem rozstrzygać, są wydłużone znowu o miesiąc, do końca maja. I tak naprawdę no właśnie nie widać tego finału. My nawet nie wiemy, kiedy rozpoczną się audyty. A kiedy pani poseł audyty? Widziała pana Macieja Laska? Pana Macieja Laska, tutaj uchylę rąbka tajemnicy, ja naprawdę widuję regularnie, ponieważ pan Maciej Lasek jest jednocześnie posłem. Bo publicznie go nie widać. I on bywa w Sejmie. Ja się z nim mijam na korytarzu. Nie ma problemu z tym, żeby z nim porozmawiać, powiedzieć dzień dobry. Zresztą witamy się. Natomiast a coś więcej faktem, ponad dzień dobry na temat CPK? Nie, na natomiast przykład? Faktem jest, że pan Maciej Lasek, pan wiceminister, pełnomocnik do spraw CPK, nie pojawia się na tych spotkaniach, które są organizowane przez parlamentarzystów. Nie przychodzi na parlamentarne zespoły, nie pojawia się na komisjach i tak naprawdę my możemy co najwyżej rekonstruować pewne fakty z doniesień medialnych, z jakichś pojedynczych wypowiedzi, z tego, co powie ktoś z Rady Nadzorczej. A doniesienia, pani poseł, są takie, że nie tylko teraz projekt CPK stoi pod znakiem zapytania, ale także ten projekt szybkiej sieci kolei, bo ktoś chce od nowa wszystko projektować. I oczywiście to jest bardzo zła wiadomość. Warto byłoby, żeby ministerstwo te pogłoski zdementowało, jasno się od nich odcięło i powiedziało, co w jakiej kolejności chce robić, czy faktycznie chce coś wstrzymywać, jeżeli tak, to co, albo z czego chce zrezygnować, bo my nie wiemy tego. Natomiast być może jest jakaś niewielka szansa, że dowiemy się dzisiaj, bo dziś o godzinie 10 podczas Komisji Infrastruktury będziemy mieli spotkanie dotyczące przyszłości
i rozbudowy sieci kolejowej z uwzględnieniem kolei dużych prędkości, także tego, jak ma wyglądać krajowy plan, program kolejowy. Będą przedstawiciele ministerstwa, będą też osoby z Ministerstwa Funduszy, nie tylko z infrastruktury. Niestety na pewno nie będzie pana ministra Laska, ale mają być też przedstawiciele ze spółki CPK, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawa dyskusja i tym z państwa, którzy no, są zainteresowani tym tematem, polecam stronę Sejmu, bo o 10:00 będzie transmisja tej komisji. I własnego Twittera, znaczy przepraszam, Platformy X, bo na pewno pani opisze posiedzenie dokładnie. Na pewno dam znać. Przeczytamy. Paulina Matysiak, Partia Razem. Bardzo serdecznie dziękujemy pani poseł, a my wracamy do państwa za kilka chwil.